12 marca roku 1942 kapitulacją Jawy zakończyła się tak zwana Bitwa o Jawę, będąca częścią kampanii japońskiej na południu, na Morzach Południowych, zwanych wtedy Indiami Holenderskimi. Była to część wojny rozpętanej przez Japonię na Pacyfiku, atakiem na Pearl Harbor 7 grudnia roku 1941. Japończykom chodziło o zasoby i o rynki zbytu. Wraz z atakiem na bazę amerykańskiej floty na Hawajach, Japończycy uderzyli w sposób skoncentrowany i bardzo inteligentny. Również na Malaje, także w stronę Birmy, na Filipiny, będące wtedy pod administracją amerykańską, i właśnie na południe, w stronę dzisiejszej Indonezji, wtedy noszącej miano Indii Holenderskich. Bardzo bogata kolonia holenderska, zasobna w kauczuk, zasobna w ropę naftową, niezwykle potrzebną Japonii do prowadzenia wojny i w ogóle japońskiej gospodarce do działania, ale także w ryż, w produkty rolne, w boksyty, czyli minerały potrzebne do uzyskiwania aluminium i wiele, wiele innych dóbr. Japończycy zaatakowali Indie Holenderskie w sposób skoordynowany. Tutaj mieliśmy całą serię desantów morskich, powietrzno-morskich oraz najlepsze chyba dni miała za sobą japońska flota, cesarska flota, która w serii kilkunastu bitw i potyczek morskich pokonała połączone siły morskie aliantów. Przypomnijmy, na Morzach Południowych, na Morzu Jawajskim walczyły przeciwko japońskiej machinie wojennej połączone floty holenderska, australijska, brytyjska i amerykańska. Te okręty nie dały rady świetnie wtedy walczącemu japońskiemu lotnictwu morskiemu i japońskim okrętom. W bitwie na Morzu Jawajskim alianci ponieśli klęskę, co umożliwiło 1 marca roku 1942 przeprowadzenie bardzo sprawnego desantu na samą wyspę Jawę, wyspę stanowiącą perłę w koronie holenderskich kolonii. Cała kampania na wyspie trwała zaledwie 12 dni. Doskonale wyszkolone, świetnie dowodzone oddziały japońskie posuwały się bardzo szybko do przodu. Wojska holenderskie, złożone w dużej mierze z tubylców, nie do końca chciały się bić w obronie tej kolonii. Również słabe oddziały australijskie i amerykańskie nie były w stanie sprostać oddziałom japońskim i 12 marca zakończyła się ta bitwa, a rozpoczęła długa, bo trwająca aż do końca wojny, do sierpnia roku 1945, okupacja Indonezji.